I like pollen. This is used for varicose veins. Jilaki. Jilaki. Okay. Oh. How do you know all of this? I don't know the English. No to co, pobudeczka, zbieramy się na Sigirię, lecimy na ten tańszy kamień. Zabieramy się z naszym kolegą, który nas zebrał wczoraj jakby z lotniska. Na kamieniu niestety nie można nagrywać dronem, więc prawdopodobnie właśnie będziemy nagrywać z tego drugiego. Rezygnujemy z pociągów po wczorajszych przeżyciach. Spędzamy tutaj dwa dni tak naprawdę. Wczoraj popracowaliśmy trochę, dzisiaj mamy cały dzień wycieczki. No i jutro spadamy już stąd. I tyle, wesoły autobus jest. Jej! No i czas na pierwszy, fajniejszy trip na Sri Lance. Cel naszej podróży to Sigiriya, czyli ogromny kamień na środku wielkiej przestrzeni. Po drodze zatrzymaliśmy się w miejscach rekomendowanych przez naszego kierowcę. Pierwsze miejsce to piękny widok z polem ryżowym. Spójrzcie, jaki klimat. Teraz wjeżdżamy do Matale. Tutaj za chwilę, przejeżdżając przez tą miejscowość, będziemy mogli zobaczyć świątynię. Nie buddyjską, a hinduską, która jest najwyższa, bo ma 10 metrów wysokości. Wejście 500 rupii, można też nie wchodzić i przejść się po prostu dookoła za 250. Jest podobno bardzo kolorowa. Podjechaliśmy pod tę świątynię. No, bardzo ładna, jest bardzo dużo szczegółów. Właśnie idziemy kupić bilety. Należy zdjąć buty, a świątynia ma 200 lat. Nie musisz robić fotek. Wiesz, co się dzieje? Nie. Jak faceci podpadną kobietą, biorą kokosa, przychodzą tutaj do tego bóstwa i rzucają tego kokosa o ziemię i w ten sposób, to jest taka intencja, aby mężczyzna został ukarany i stało mu się coś przez to, że skrzywdził tą kobietę, więc musicie uważać. Rzucasz kokosem już, czy nie? Jeszcze nie. Oczywiście buty zdjęte i na bosaka się wchodzi. Kolejny przystanek to ogród przyprawowy. Jeżeli kiedyś ktoś wam powiedział, żebyście uciekali, gdzie pieprz rośnie, to właśnie to jest tutaj. Poza pieprzem widzieliśmy na przykład, jak rośnie cynamon i wiele innych roślin. Głównie jeżeli mówimy Sri Lanka, większość myśli herbata. Dużo herbaty i kobiety, które zbierają je do worka zarzuconego na głowę. Do herbaty jeszcze wrócimy w kolejnym odcinku, ale to miejsce poza herbatą może pochwalić się wieloma przyprawami, które są na dużą skalę stąd eksportowane. Takimi przyprawami na pewno będą cynamon, pieprz, kardamon, goździki, gałka muszkatołowa, kolendra i kminek. Sri Lanka to prawdziwy raj dla fanów smaków. Cynamon króluje tu na 90% światowego rynku, a lasy pełne cynamonowych drzew to jak bajkowy ogród przypraw. Really, I honest to tell to you, this is best people. I like Poland, Belgium, Holland, Scandinavia. Okay. People are very helpful people, and very peace and very polite. This is a small plant demonstration garden. We have behind the 20 kilometers a big plantation. No, ładnie pachnie w kół. Mega pachnie. Ładnie pachnie w kół. We can eat it? Yes, we can eat. Very sweet. Oh? Yes. World best cinnamon. In Sri Lankan cinnamon. Yeah. Inaczej smakuje. Very thin layer. Totalnie nie jak u nas. Very sweet. Tak rośnie cinnamon. Czyli po prostu jakby się skrobie z tego. You know, white pepper is very mild. You know, pepper is used most in cooking. We get young pepper seeds extract and mix it with ginger extract. Ginger, gałka muskatowa. Gałka muskatowa. Yes. And gastik. Goździk. And cardamom. And all mixed together we make one kind of ointment. And this is used for varicose veins. Jilaki.
Żylaki. Okay. How do you know all of this? I don't know the English word. Ale ananasik. Sri Lanka normally is grown three types. Green, red. This is wild pineapple. Wild? Wild. And it's not for eating. Just medicine. Okay. Wiedzieliście, że jednym z najważniejszych składników słynnej srilankijskiej mieszanki przyprawowej curry jest pieprz czarny? Dodatkowo, rajskie ogrody Sri Lanki obfitują tu w zapach goździków, z których również ponad 90% trafia na światowe stoły. To tu skrywa się smakowy sekret wielu kuchni świata i to wszystko wraz z obfitością kurkumy tworzy prawdziwe laboratorium smaków na tej niezwykłej wyspie. Ale to nie koniec atrakcji. Kurkuma, olejek z cytryny, goździki, wszystko tu ma intensywny smak. Miejsce jest o tyle fajne, że przewodnicy tutaj opowiadają o super połączeniach tych przypraw i ich zastosowaniach zdrowotnych. Dodatkowo zobaczyliśmy, jak na świeżo łącząc te przyprawy możemy zrobić własnoręcznie curry, na sam koniec masaż, a wszystko za jakieś naprawdę drobne pieniądze. To miejsce możecie znaleźć w opisie filmiku, totalnie polecamy. Ej, kolejny przystanek, totalny sztos w ogóle, totalny sztos, bo właśnie znajdujemy się w takim miejscu. Pokażę wam. Jesteśmy przy skrzynce pocztowej. To nie jest jakaś byle jaka skrzynka pocztowa, ponieważ zaraz pod nią znajduje się punkt, który jest środkiem Sri Lanki. Jakbyście weszli na Google'a i może tutaj będzie teraz mapka i wpisali Sri Lanka, to centralny punkt jest właśnie w tym miejscu. Pod skrzynką pocztową. Dobra, pomyłka. Tutaj jest napisane, że centralny punkt Sri Lanki jest w tym miejscu. Dobra. Zostałem wkopany z tym centralnym środkiem i się czuję głupio. Klikaliśmy nad naszą erą. W pierwszych setkach latach naszej ery. Środek Sri Lanki, północna jej część, była sucha. To było trochę tak, że masz tutaj dwie pory roku. Czyli sucha i mokra. I musieli zebrać wodę z pory deszczowej na porę suchą, żeby mogli nadal uprawiać wszystkie rzeczy dookoła. I były niesamowicie rozbudowane zbiorniki wodne. Między innymi ten też był zbudowany nie wiem kiedy, ale w którymś tam roku naszej ery, żeby zbierać wodę, która mogła być wykorzystana w pobliskich polach do uprawy ryżu i innych rzeczy, bo kawa i herbata była wprowadzona dopiero w XIX wieku, więc wcześniej prawdopodobnie uprawiano ryż. Chyba. A co z tym kilometrowym tym z 10? Aha, no to było... W sumie to jest nie do końca zbadane. Wiele rzeczy w krajach, które nie mają wystarczająco pieniędzy, żeby po prostu odkopać wszystko i zrobić archeologiczne rzeczy, no bo masz inne ważniejsze rzeczy. Były niektóre kanały, które miały pochylenie 10 cm na 1 km, co jest bardzo mało i ludzie do tej pory nie wiedzą, jak to zostało zrobione. Także całkiem impresyjne. A najważniejsze było to, że dzięki temu oni byli najbogatszym krajem Azji. Jednym z najbogatszych w czasach starożytnych i również mieli takie momenty, gdzie podbili część Indii czy nawet część Birmy. Już nie pamiętam jaki król, ale to było osiągane właśnie dzięki tym zbiornikom, bo dzięki temu mogli rozwinąć cywilizację i dzięki temu mogli mieć dużo więcej pieniędzy. No a jak mieli pieniądze, no to mogli podbijać inne narody. Aż tu świątynia. Chodzimy na Pidurangale. O tym, co mówiliśmy. Czyli to jest jakby gwóźdź programu nasze wycieczki. Mamy widzieć jakby ten kamień Sigiri jakby z daleka, no i jakby to jest podobno lepsza opcja do tego, żeby zwiedzić to miejsce. Bilet na to miejsce 1000 rupii. Jedyne, czym się martwię, to tak naprawdę jakby pogoda, bo raz pada, raz nie, raz jest słońce, jest to bardzo zmienne. A chciałbym wam to pokazać z góry. Miejmy nadzieję, że właśnie teraz wejdą te przebitki. Sigiriya to nie tylko imponująca twierdza, ale także miejsce, które odgrywało rolę w historii i życiu religijnym Sri Lanki. Dzięki temu łączy w sobie zarówno aspekty historyczne, jak i kulturowo-religijne.
Tak jak mówiłem na początku, nie wchodziliśmy na samą Sigirię, chociaż jest to możliwe, ale wiąże się to z długimi kolejkami i w sumie samej skały też się nie widzi, bo się na niej stoi. Alternatywnie Pidurangala, czyli kamień obok i krótka wędrówka na szczyt. A ze szczytu? No coś pięknego. Tymczasem kończymy, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o Sri Lance, albo czy sami byliście i co Wam się najbardziej podobało. W następnym odcinku kierujemy się w kierunku Eli i zamierzamy zobaczyć takie miejsca jak Ambuluvava czy Nine Arc Bridge. Ponad 95% osób, które oglądają nasze filmiki, nie subskrybuje kanału, dlatego kliknijcie przycisk subskrypcji poniżej, by być na bieżąco i koniecznie zostańcie z nami. Cześć!